A z nami w studiu już Agnieszka Juś-Windelecka, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Męczą nas te PIT-y, prawda? Każdy z nas ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany w roku poprzednim. W tym roku, jak i w latach poprzednich, mamy na to termin do 30 kwietnia. Pani Agnieszko, pokochaliśmy rozliczanie się przez internet? Jest coraz lepiej. Z roku na rok widzimy tendencję wzrostową. W tym roku mamy 60% zeznań podatkowych złożonych przez internet. W ubiegłym roku było to powyżej 40%. Jest naprawdę duże zainteresowanie. A patrzą Państwo tak w statystyki, czy to młodzi ludzie, czy to już bardzo dorośli, powiedzmy tacy u kresu swojej kariery zawodowej się rozliczają, coraz starsi? To znaczy, jakby nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji pracowników urzędów skarbowych, z tych danych, które mam, to są bardzo różne osoby. Trudno tutaj jakoś kategoryzować. Może chciałby zadać pytanie? Nie, ja po prostu zostawiam się przestrzeń. Natomiast jeżeli chodzi o PIT-y, przede wszystkim my się rozliczamy osobiście, czy bardziej na księgowych polegamy? Czy mają Państwo tego typu statystyki? To też jest bardzo różne jest podejście. Mhm. Przychodzą biura księgowe, które rozliczają zeznania, przynoszą je papierowo, wysyłają je przez internet. Bardzo różnie. Często ludzie, którzy składają zeznanie PIT-37, składają je indywidualnie, czyli sami wypełniają zeznania. A w związku z tym, że jest możliwość wysyłania zeznań elektronicznie, to też ten system, przez który wysyła się to zeznanie, on jest bardzo pomocny przy wypełnianiu zeznań i nie trzeba wypełniać odpowiednich rubryk z kalkulatorem w ręku. Po prostu jest to proste, ale łatwe. Mniej się boimy tego, w tym sensie, bo niektórzy na przykład dzielą życie przed PIT-em i po PIT-cie, ale nawet mi się zrymowało, prawda? Czy mniej się boimy wysyłanie przez internet. Myślę, że jakiś błąd to nas od razu urząd skarbowy tutaj dociśnie. W ogóle pójdzie w kosmos, a nie do urzędu. Stracimy mieszkanie, dom, życie i tak dalej. Jeżeli są błędy, oczywiście błędy są formalne, merytoryczne. Urząd skarbowy wzywa celem wyjaśnienia w ramach czynności sprawdzających. Także podatnik zawsze ma szansę złożyć korektę zeznania podatkowego. Ma na to 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożył zeznanie podatkowe. Także tutaj naprawdę nie ma problemu. Ustawodawca przewidział taką możliwość, że jeżeli się pomyliliśmy, nie wykazaliśmy wszystkich danych, to zawsze możemy to skorygować i nasi urzędnicy skarbowi wiedzą o tym. Jesteśmy wszyscy świadomi, że komuś może się o czymś zapomnieć. Bardzo ciekaw. Dlaczego co roku każdego roku mamy takie kolejki po prostu straszne momentami, ponieważ wie pani, to chyba jest naturalne, chyba praktycznie w każdym kraju, że jak mamy tyle czasu, bo w tej chwili powiedzieliśmy, że do końca kwietnia, że jest czas, tak? No to w tej chwili ludzie sobie siedzą spokojnie, piją kawę, gdzie tam się będę rozliczać, ja po prostu 30 pójdę stać w kolejce. A co, ty szybciej się rozliczą, szybciej dostaną zwrot z podatku? No ale kto tak myśli, wiesz, obowiązki? Ten, kto potrzebuje kasy, kto? Skąd te kolejki właśnie, jak to jest, mają Państwo takie właśnie, skąd te kolejki? Z pewnością osoby, które wykazują nadpłatę w zeznaniu podatkowym, chcą szybciej się właśnie rozliczyć, z tego względu, że chcą mieć później ten szybszy zwrot i im zależy na pieniądzach. Więc tutaj obserwujemy taką tendencję, że jest to szybkie składanie zeznania. Natomiast faktycznie osoby, które mają do zapłaty, to one czekają aż do końca, ponieważ właściwie tak, mogą złożyć zeznanie podatkowe nawet w marcu, ale zapłacić podatek muszą w terminie do 30 kwietnia. I oni z reguły składają to zeznanie później, no bo tak naprawdę... I później płacą. Pani Agnieszko, ale ja bym chciała, żebyśmy teraz powiedzieli, w pewien sposób udowodnili naszym widzom, że rozliczanie się przez internet to tak naprawdę nic strasznego. Myśmy przygotowali print screeny z internetu, z tej platformy, na której się rozliczamy. Jeśli uprzejmi realizatorzy będą tak dobrzy, żeby nam pokazać te obrazki, to my z panią Agnieszką wytłumaczymy krok po kroku. Bardzo proszę, szukamy takiego okna w internecie, tak? Takiej strony internetowej. Co to za strona, pani Agnieszka? To jest strona Ministerstwa Finansów. Za pośrednictwem tej strony wysyłamy PIT elektronicznie, wybieramy zakładkę e-deklaracje. I pani gwarantuje, że ta strona jest bezpieczna?
Tak, ta strona jest bezpieczna, gwarantuje bezpieczny przesył danych. Bo są różne programy, różne strony do wypełnienia pliku. My sugerujemy, aby te... znaczy tak, jeżeli wysyłamy zeznanie elektroniczne, no to zawsze poprzez system e-deklarację, zawsze. Możemy pobrać formularz interaktywny lub tak zwaną aplikację desktopową. Wybieramy właściwy formularz zeznania w zależności od rodzaju dochodów uzyskanych w ubiegłym roku. Kiedy wybierzemy już ten formularz, najczęściej wybieranym z uwagi na rodzaj dochodów, to jest PIT-37. I to wszystko znajdziemy tam, co tak, teraz na tej stronie, znajdziemy. Którą prezentujemy naszym widzom. Oczywiście to, żeby zeznanie zostało wysłane, jest uwarunkowane odpowiednim oprogramowaniem, ponieważ zresztą są odpowiednie komunikaty na tej stronie. Musimy wtyczkę odpowiednio ściągnąć. Tak, musimy ściągnąć wtyczkę. I ta wtyczka też jest bezpieczna, od razu się zapytam, bo bardzo nie wierzymy, wie pani, różnym wtyczkom. Tutaj autor... autor systemu, to znaczy tak, system e-deklaracji, przepraszam, jak najbardziej jest bezpieczny, gwarantuje bezpieczny przesył danych, także tutaj proszę się o to nie martwić. A jest tam jakaś taka aplikacja, która na przykład podpowiada, na przykład wpisz tyle, nie zapłacisz podatku. Macie coś takiego na stronie? Nie, wpisz tyle, dostaniesz zwrot. Ach, to bardzo dobra podpowiedź. Takie są? Nie, nie mamy. Niemniej... tego typu rozwiązanie jest naprawdę proste, intuicyjne i system podpowiada, którą rubrykę należy wypełnić. Pani Agnieszko, mi się zdarzało rozliczać z takim programem, który mówił mi, no właśnie, osobie, która na podatkach się nie zna, na rozliczaniu się nie zna i jedyna tabelka, którą lubię, to jest ta tabelka scenariusza opolskiego o poranku. Ale on mi mówi, z pola numer taki, pole 21, prawda, tą kwotę wpisujemy do rubryczki pod takim a takim numerem. Czy ta aplikacja na tej stronie też nas tak prowadzi? Nie. Absolutnie nie. Trzeba być jednak trochę mądrzejszym. Trzeba, jak wszystko, uważnie wypełniać pola, wpisać odpowiednie obowiązkowe rubryki, czego nie trzeba, wyliczać. Nie trzeba wchodzić już w matematyczne dla niektórych kłopoty, ale no, też po naszej stronie jest obowiązek, abyśmy to zrobili, że tak powiem, solidnie. Co więcej, możemy też wspierać organizacje pożytku publicznego, przekazać swój 1%. W tym momencie też rubryki nie obciążają nas, ponieważ wymagają tylko podania numeru KRS-u. A jeśli nadal nie wiemy, czym się różni przychód od dochodu, państwo pomogą w ten weekend rozliczyć PIT-y? Oczywiście. Gdzie i jak? Oczywiście nasi pracownicy pomogą i w ten weekend prowadzimy ogólnopolską akcję. W naszym regionie będą to 4 galerie handlowe, na terenie których można złożyć zeznanie podatkowe. Pomysł był taki, aby jakby no, wyjść do ludzi, nie załatwiać wszystkiego na terenie Urzędu Skarbowego, ale no, zdajemy sobie z tego sprawę, że w weekend ludzie robią zakupy i to jest dobrą okazją, aby być po prostu blisko klientów. A w jakich godzinach będziecie w tych galeriach? Od 12 do 18. Od 12 do 18. Tak. I każdy może przyjść. I jeszcze jedno, już musimy kończyć, ale oprócz tych PIT-ów za ubiegły rok musimy pamiętać, żeby mieć dochód, tak? Żeby mieć przy sobie kwotę przychodu. Czyli najlepiej wziąć ze sobą zeznanie, które w ubiegłym roku składaliśmy, ponieważ tam jest wskazana kwota przychodu. Jeżeli jednak ktoś nie będzie miał zeznania podatkowego z ubiegłego roku przy sobie, nasi pracownicy też pomogą i będą w stanie przesłać to przez internet. Czyli w tym roku rozliczymy się śpiewająco, jak dzisiaj w programie, prawda? Także dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo.